Pytanie. Jak byś radził badać Biblię? Czy radziłbyś, aby najpierw pomyśleć samemu, czy lepiej byłoby przeczytać komentarze, zanim rozpocznie się rozważanie? Odpowiedź Nie jestem pewny, czy w pełni zrozumiałem myśl pytającego, lecz mogę powiedzieć, mój drogi przyjacielu, iż Bóg zapełnił, że gdy nasz Pan wstąpił na wysokość, dał dary ludziom i wylicza, jakie to były dary. Jednym dał dar apostolstwa, innym prorokowania jeszcze innym dar cudów, jak podaje list do Efezjan, 4 rozdział 11 werset i pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział 10 werset. Niektóre z tych darów towarzyszą nam i teraz. Są tacy, którzy posiadają naturalne zdolności do nauczania, lecz nie wszyscy mają takie zdolności jak nauczyciele. Stąd też apostoł pyta, i zali wszyscy są apostołami, i zali wszyscy prorokami, i zali wszyscy nauczycielami. Pierwszy jest do Koryntian 12, rozdział 29 werset. Nie. Dalej więc mówi, że Pan Bóg dał te dary Kościołowi dla pewnego celu. A jakiż był ten cel? Ku zbudowaniu świętych, ku pracy duchownych, ku pracy usługiwania, służąc budowaniu ciała Chrystusowego. A iżbyśmy się wszyscy zeszli w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. List do Efezjan, 4 rozdział od 11 do 13 wersetu, Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 28 i 29 werset. Mówiąc innymi słowy, Jezus jest głową już uwielbioną, i on dał te dary Kościołowi, żeby jako różni członkowie ciała Chrystusowego mogli sobie wzajemnie pomagać w rozwoju aż do zupełnego skompletowania. Skoro więc Bóg przez Jezusa dał te szczególne dary Kościołowi, stąd też rozumiemy, że jest to częścią obowiązku Kościoła by używać tych darów gdziekolwiek się one znajdują. Zatem nie byłoby najmądrzej ze strony badacza Biblii badać Biblię samodzielnie. Skoro wielu badało Biblię przez długie lata i niewiele z niej zrozumiało, to musimy patrzeć jakie jest pańskie kierownictwo i jaka jest pańska opatrzność. W tej kwestii nie mamy polegać na czyimś słowie czy osądzie wszystko mamy mieć dowiedzione, a Słowo Boże ma być probierzem dla wszystkiego, co przyjmujemy czy to jednak przychodzi do was w kilka chwil przez kogoś innego, już zupełnie inną sprawą. Kiedykolwiek coś do was dociera, musicie to sprawdzić i się przekonać, czy zgodne jest z Bożym Słowem.